Ona jest ciężka, twarda, kartonowa książka, gdy lew się wybiera do fryzjera. Wydawnictwo Bajkopis, książka dedykowana dzieciom 2+, takim najmłodszym. Cała opowieść to jest rymowanka. To jest książka o tym, że lew wybiera się do fryzjera. I tutaj największą moim zdaniem mocą tej książki, chociaż ilustracje są naprawdę super, takie zwariowane, trochę dziecięce, bardzo fajnie to jest opracowane, ale świetny jest też wiersz. Ja zazwyczaj mam mnóstwo problemów z wierszowanymi książkami dla dzieci, a tutaj naprawdę jest to bardzo fajnie ogarnięte. Przeczytam wam sam początek. Lew się obudził, ziew szeroko, otworzył prawe, potem lewe oko i stwierdził, że bardzo mu nuda doskwiera. Nadszedł czas zmian, czas na fryzjera. Tak to tutaj jest napisane, z takim zachęceniem dorosłego do tego, żeby wczuł się trochę w rolę i to ziewnięcie. I to jest też książka pomyślana dla małych dzieci, tak jak wspominałam, 2+, więc ona również zachęca do ćwiczenia mówienia, takich zabaw właśnie logopedycznych, jak najprostszych. No i rymowanka naprawdę fajnie wpada w ucho, więc ten lew idzie do fryzjera, bo stwierdził, że czas na zmiany. I u tego fryzjera musi zaczekać, dlatego że są różne zwierzęta przed nim w kolejce. I te zwierzęta, i cała ta koncepcja tutaj fryzjerowa polega na tym, że te zwierzęta sobie wymyśliły, że zrobią sobie takie odjechane fryzury, że na przykład złota rybka zaplecie sobie warkocze, że tam żyrafa zafarbuje się na różowo. Każdy ma prawo wyglądać tak, jak chce, i tutaj też to jest jasno powiedziane, ale na końcu jest, a tu żaba chciała mieć grzywkę na przykład, jest też takie zaproszenie fryzjera do tego, żeby się wypowiedział, bo faktycznie chciałam powiedzieć dziewczęta, zwierzęta zaczynają się zastanawiać, głównie ten nasz lew, jak tak siedzi i patrzy, czy faktycznie to jest dobre, żeby sobie takie odjechane rzeczy robić, czy będę się z tym dobrze czuł. I na końcu jest właśnie coś takiego, że oni pytają tego fryzjera, no i fryzjer nie udziela ostatecznej odpowiedzi, co jest bardzo fajne, ale mówi, że fajnie mieć dobraną fryzurę, taką, w której się dobrze czujesz. No i ogólnie, generalnie takie większe przesłanie tej książki jest właśnie takie, że fajnie się czuć dobrze w swojej skórze, ale też nikomu niczego nie narzucamy. Myślę, że ta książka, no wiadomo, że trzylatkom również się spodoba i myślę, że czterolatkom, ale dzieciom, które mają jakiś tam problem z pójściem do fryzjera, tudzież nie przepadają za czesaniem się, albo wręcz odwrotnie, uwielbiają takie klimaty, ona może, myślę, że przypadnie do gustu. Ja osobiście, jak byłam małym dzieckiem, ja się bałam fryzjera i bałam się chodzić do pani Juli, do jej gabinetu fryzjerskiego, salonu, bo mi się wydawało, że tam się dzieją straszne rzeczy, no wiecie, tam nożyczki. Także gdybym miała taką książkę, być może inaczej podchodziłabym do tematu, a tak naprawdę ja to byłam takim cykorem, który bał się fryzjera.